Wrogowie. Sąsiedzi. Proszę o przebaczenie. Sojusznicy. Polacy i Niemcy po II wojnie światowej. Podcast Deutsche Welle. Lata 80. w polityce Niemiec Zachodnich to okres urzędowania dwóch kanclerzy. Do 1982 roku rządem kieruje socjaldemokrata Helmut Schmidt, a po nim znowu po 13 latach rządów SPD stery na kolejne 16 lat obejmuje polityk CDU Helmut Kohl. Ale abstrahując od wielkiej polityki, to też bardzo ciekawa epoka, jeśli chodzi o modę czy muzykę. Słynne marmurkowe dżinsy, kolorowe bluzy, fiolet, turkus, róż. No ale nie tak kolorowo wygląda rzeczywistość w NRD, bo od początku lat 80. powstają ruchy pokojowe, po części wspierane przez Kościół Ewangelicki. We wschodnich Niemiec robi się coraz bardziej niespokojnie, no i coraz mniej przytulnie. Obywatele uciekają na zachód, są spragnieni wolności i zmian, no i spoglądają też w stronę Polski. A w Polsce lata 80. no to na pewno na trwale przejdą do historii. Zaczyna się powstaniem Związku Zawodowego Solidarność, wielkimi protestami robotniczymi na skalę, jakiej nie widziano w krajach Europy Wschodniej, tej Europy kontrolowanej przez Związek Radziecki. Cały świat patrzy na Polskę. Związek Zawodowy Solidarność to pierwsza niezależna, masowa organizacja, nie tylko pracownicza, ale w pełnym tego słowa znaczeniu ogólnonarodowa, która wyłamuje się z monopolu komunistycznego. Bunt Solidarności zostaje stłumiony. W grudniu 81 roku zostaje wprowadzony stan wojenny. Nawiasem mówiąc, wiele obaw wtedy funkcjonowało w Polsce, że do Polski wejdą wojska radzieckie i wszystko skończy się interwencją radziecką. Dekada lat 80. to dekada Lecha Wałęsy, Karola Wojtyły, no i po stronie komunistycznej Wojciecha Jaruzelskiego. To dekada kryzysu, beznadziei, ale i jakiegoś takiego niezwykłego fermentu społecznego. Podziemie funkcjonuje znakomicie, tysiące ludzi angażuje się w działalność opozycyjną, funkcjonuje drugi obieg wydawniczy. Opozycja, co prawda jej siła jest mniejsza niż na początku lat 80., ale trwa w oporze przeciwko komunizmowi. Cały świat cały czas interesuje się, także Niemcy, tym, co dzieje się w Polsce. No a skoro wspomniałaś o tych popkulturowych elementach lat 80., to ja zapamiętałem festiwal w Jarocinie, także swoisty fenomen w bloku wschodnim. No i od Solidarności się zaczęło. Ta nadzieja też przelała się na inne kraje, również na Niemcy Wschodnie. I potem bardzo wszystko nabiera tempa, bo już w listopadzie 89 roku upada mur berliński, a w Krzyżowej spotykają się Mazowiecki i Kohl. No i o tym w kolejnym odcinku podcastu Deutsche Welle. Wrogowie, sąsiedzi, sojusznicy, Polacy i Niemcy po II wojnie światowej. Odcinek pod tytułem Solidarność i upadek muru. W studiu w Krakowie Jacek Stawiski. A przy mikrofonie w Berlinie Magdalena Gwóźdź-Palokat. No, lata 80. to dekada, o której ja wreszcie, Jacku, mogę powiedzieć, że ją pamiętam. Także czekałam bardzo na rozmowę o tym czasie, no bo to okres mojego dzieciństwa, czyli taki czas w życiu, który lubimy idealizować, ale nie ma co przesadzać, no to z pewnością nie były czasy sielankowe, przynajmniej nie początek tej dekady. Jednym z takich moich wspomnień jest wprawdzie końcówka lat 80., ale dosyć trudna, żmudna, wielogodzinna podróż z Polski do RFN, wtedy jeszcze maluchem, w Polsce zresztą po bardzo dziurawych drogach. No i potem te potworne kolejki na granicy, a potem boczny tor i oklepywanie boków malucha w poszukiwaniu ewentualnie ukrytych paczek papierosów, no czy innych przemycanych rzeczy. U nas wprawdzie niczego nigdy nie znaleźli, ale pamiętam, że stres był potworny, rodzice się kłócili. Ja siedziałam oczywiście nieodpowiednio na tylnym siedzeniu, bez przepisowych siedzonek i nie wiadomo czego jeszcze. No, młodszemu pokoleniu, tak sobie myślę, teraz pewnie trudno sobie to wszystko wyobrazić. Granice, kolejki, celnicy, no ale wtedy to była taka rzeczywistość. To była taka rzeczywistość. Skoro przywołujesz to podróżowanie, to powiem, że ja w drugiej połowie lat 80. pierwszy raz wyjechałem do czegoś, co wtedy nazywano wyjazdem na zachód. Nie była to Republika Federalna Niemiec, ale jeden z krajów sąsiednich, właściwie dwa
kraje sąsiednie. Kontrast był podobny, chociaż miałem chyba szczęście, bo tych kolejek specjalnie nie doświadczyłem, ale doświadczyłem, widziałem żelazną kurtynę w całej swojej okazałości. To znaczy przejeżdżałem samochodem między NRD a RFN i to zapadło mi w pamięć. Niestety zdjęcia na moim aparacie się nie udały, ale było to przeżycie i przejazd przez żelazną kurtynę pamiętam do dzisiaj i nawet kiedy przejeżdżam przez Niemcy, to czasami szukam tego miejsca, które odwiedziłem w 1987 roku w obie strony. To jest niezwykłe doświadczenie i myślę, że warto kiedyś może porozmawiać, jak wyglądał przejazd między obydwoma państwami niemieckimi. Nawiasem mówiąc także zresztą przejazd między Polską a NRD wtedy był trudniejszy, jak między, na przykład między z zachodu na wschód, z RFN do NRD, bo z NRD myślę, do RFN. Myślę, że takich wspomnień byśmy nazbierali i tak. Też wiele anegdot z tym związanych. Tak. Właściwie każdy, kto przebywał te trasy, ma swoje historie. Każdy, kto przebywał, tak, ma tę swoją opowieść. Ja pamiętam lata 80. oczywiście przede wszystkim od roku 80., od protestów społecznych, od Solidarności, od stanu wojennego. Stan wojenny, no można powiedzieć, także był takim obok roku 80, no był tym wydarzeniem, który w jakiejś mierze no, spozycjonował, ustawił stosunki polsko-niemieckie na różnych poziomach, na bardzo różnych poziomach. No to przypomnijmy, jak ten stan wojenny wprowadzał generał Jaruzelski. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Tak, to te słowa, które pewnie wiele osób jeszcze dziś pamięta i które też obiegły świat. I właśnie o reakcję w NRD i w RFN na ogłoszenie stanu wojennego w Polsce, ale o wiele innych spraw, którymi żyli ludzie w latach 80. zapytałam doktora Burkharda Olszowskiego, historyka z Federalnego Instytutu Kultury i Historii Europy Wschodniej w Oldenburgu, który od lat współpracuje z Europejską Siecią Pamięć i Solidarność, która to z kolei wspiera dialog o historii Europy XX wieku. Posłuchajmy tej rozmowy. Lata 80. były dekadą pełną wydarzeń i punktów zwrotnych. Rozpoczęły się masowymi protestami zachodnio-niemieckiego ruchu pokojowego przeciwko zbrojeniom nuklearnym w NATO, no a zakończyły marzeniem o końcu historii, rozpadem bloku wschodniego i upadkiem muru berlińskiego. No, nas w tej dekadzie interesuje przede wszystkim relacja między Niemcami i Polską. No, ta relacja między innymi w czasach Solidarności i stanu wojennego to niezmiernie ciekawe czasy, którymi się pan jako historyk zajmuje. Vielen Dank, Frau Gusch-Palukat. Bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu Deutsche Welle, który poświęcony jest polsko-niemieckim stosunkom. Tak, ma pani rację, lata 80. obfitowały w chwile pełne napięć, szczególnie jeśli przyjrzymy się początkowi tej dekady. No właśnie, spójrzmy więc zatem najpierw na wielką politykę lat 80. W 1982 roku dochodzi bowiem w Bonn do zmiany władzy. FDP z Hansem Dietrichem Genscherem wchodzi w koalicję z Chadecją, kanclerzem zostaje Helmut Kohl. Socjaldemokraci, czyli SPD, autorzy polityki wschodniej, przechodzą wtedy do opozycji. Czy to też cezura, jeśli chodzi o politykę wschodnią Republiki Federalnej Niemiec i polityki wobec Polski? Grundsätzlich gab es ja 1982 noch die Regierung. W 1982 roku rządzili jeszcze przez jakiś czas socjaldemokraci z liberałami, którzy, jak zresztą wielu, 13 grudnia 1981 roku zostali zaskoczeni wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Ówczesny kanclerz RFN Helmut Schmidt przebywał w tym czasie akurat z długo planowaną wizytą w NRD. To również było ważnym
politycznym wydarzeniem ze względu na szczególnie wrażliwe stosunki między dwoma niemieckimi państwami i właśnie podczas ostatniego dnia tej wizyty wprowadzono w Polsce stan wojenny. Schmidt zareagował co najmniej niefortunnie, bo powiedział: żałuję, że stało się to konieczne. Wielokrotnie zarzucano mu, i zresztą słusznie, że powiedział to w taki sposób, jakby nie było alternatywy dla wprowadzenia stanu wojennego, a także, że wyraził w ten sposób solidarność z NRD, co było zupełnie nie na miejscu, zwłaszcza w odniesieniu do Polski. Zarzucano mu też brak empatii i solidarności. To wszystko miało oczywiście wpływ na dyskusje, które w tamtym czasie toczyły się w Niemczech. Helmut Schmidt próbował potem zatrzeć to wrażenie i 18 grudnia 1981 roku w Bundestagu wyraził solidarność z Polakami, którzy ucierpieli i zostali internowani. Proszę pamiętać, że wówczas nie było wiadomo, co dzieje się z internowanymi kobietami i mężczyznami. Obawiano się najgorszego. Schmidt wyraził swoją solidarność z Polską, a także wezwał Niemców do przekazywania Polakom darów, ale to stało się dość późno i pokazuje również ambiwalencję, którą przede wszystkim rząd kierowany przez SPD wykazywał wobec Polski w tamtym czasie. Jeśli spojrzymy na Helmuta Kohla, no to oczywiście opozycji było łatwiej wypominać rządowi, że nie zareagował odpowiednio na nastroje i trudną sytuację Polski. Ale trzeba też być uczciwym i dodać, że kiedy 3/4 roku później Helmut Kohl przejął rząd w wyniku wotum nieufności wobec Schmidta, a FDP zmieniła stronę z SPD na CDU, to główne cechy zachodnio-niemieckiej polityki wobec Polski znacząco się nie zmieniły. Trzymano się zasad polityki wschodniej, w szczególności podpisanego w 1970 roku Układu Warszawskiego. Przesunięto natomiast niektóre punkty ciężkości. W szczególności zwrócono większą uwagę na niemiecką grupę ludności w Polsce, to jest mniejszość niemiecką, zwłaszcza na Górnym Śląsku. Podobnie było w przypadku środowisk wypędzonych w RFN. Zrobiono to symbolicznie, ale także poprzez wsparcie finansowe. Zrobiono więc w tym aspekcie więcej niż robili socjaldemokraci. Finanzieller Unterstützung mehr Aufmerksamkeit gegeben, als dies die Sozialdemokraten zuvor taten. Poruszył pan już wiele wątków, do których będziemy wracać w naszej rozmowie, ale chciałabym zwrócić uwagę na zbieg okoliczności. W Polsce ogłoszony zostaje stan wojenny, a kanclerz Niemiec jest akurat w NRD u Erika Honeckera. No, powiedzmy choć krótko o tym, jakie były wtedy relacje RFN z NRD właśnie na początku lat 80. No, już krótko pan powiedział, że była to sprawa niewiarygodnie delikatna. Die deutsch-deutschen Beziehungen waren immer etwas Besonderes. Relacje niemiecko-niemieckie były zawsze szczególne, dlatego że z jednej strony była duża i atrakcyjna Republika Federalna Niemiec, a z drugiej strony mniejsza i gospodarczo słabsza, biorąc w cudzysłów po prostu mniej atrakcyjna NRD. NRD nie miała narodowej legitymacji, narodowej suwerenności. Opierała się przede wszystkim na ideologicznej przesłance bycia antyfaszystowskim niemieckim państwem. W NRD były wojska radzieckie, 400 tysięcy żołnierzy, co w pewnym sensie stanowiło gwarancję bezpieczeństwa dla NRD. Dlatego też podróż Helmuta Schmidta do NRD nie była łatwym zadaniem i wymagała długich, skomplikowanych przygotowań. Było to również skomplikowane, ponieważ NRD już jesienią 1980 roku podniosła tak zwany obowiązkowy kurs wymiany dla odwiedzających z Zachodu. Każdy obywatel Republiki Federalnej, który podróżował do NRD, musiał dokonać obowiązkowej wymiany, to jest musiał płacić zachodnio-niemieckie marki, stawkę dzienną, która została podniesiona. I nie jest przypadkiem, że w tym samym czasie, jesienią 80 roku, została zamknięta granica NRD z Polską, to jest granica na Odrze i Nysie. Stało się to w obawie przed tym, że obywatele NRD połkną bakcyla solidarności. I tu jesteśmy przy kolejnym wielkim wątku lat 80. W Polsce mamy Solidarność, która w najpopularniejszym dla siebie czasie no, ma 9,5 miliona członków i która oczywiście bacznie jest obserwowana zarówno w NRD, jak i w RFN. Ciekawa jestem, jakie wnioski wyciągano w NRD z tego, co dzieje się w Polsce. Jakie obawy, jakie nadzieje wiązano właśnie z Solidarnością.
Zasadniczo trzeba powiedzieć, że wszyscy, czy to politycy, czy zwykli ludzie, byli zaskoczeni, kiedy 31 sierpnia 1980 roku nagle powstał Niezależny Związek Zawodowy Solidarność i polski rząd to zaakceptował. To było coś niebywałego, czegoś takiego nie było w bloku wschodnim. Istniały tylko partie, które były dopuszczone i aprobowane przez władze. Solidarność była postrzegana przez kierownictwo SED jako zagrożenie. Dlaczego? No właśnie ze względu na sytuację geopolityczną, o której już pokrótce mówiłem. SED bardzo obawiała się, że ten bakcyl Solidarności może przenieść się na NRD. A więc coś niebezpiecznego, coś, czym dosłownie można się zarazić. Wirus poniekąd, można by powiedzieć. Tak, właśnie tak. Coś zaraźliwego, niebezpiecznego, niczym choroba. Tak jakby kojarzono ruch wolnościowy Solidarność tylko z chorobą. Honecker w dalszej części roku 80 i w roku 81 próbował przekonać zwłaszcza Leonida Breżniewa, ale także innych przedstawicieli państw bloku wschodniego do agitacji na rzecz wejścia wojsk Układu Warszawskiego do Polski, co mu się nie udało, zwłaszcza dlatego, że Moskwa się wahała. Ale szkody były ogromne, bo z polskiego punktu widzenia Berlin Wschodni lub Niemcy w NRD byli postrzegani jako antypolscy ze względu na krytyczny stosunek do Solidarności. To było niesprawiedliwe i nieadekwatne, ponieważ reakcja ludności NRD była znacznie bardziej zróżnicowana. Proszę pozwolić, że krótko o tym wspomnę, bo sam zajmowałem się tym naukowo, a nie ma jeszcze wielu badań na ten temat. Duża część robotników z Berlina Wschodniego podzielała niezadowolenie polskich kolegów i powtarzała: gdybyśmy mieli się tak źle jak nasi koledzy w Polsce, też byśmy strajkowali. Oczywiście zdawali sobie również sprawę, że ich związki zawodowe nie były bynajmniej wolnymi związkami zawodowymi, to znaczy FDGP, czyli tak zwane wolne niemieckie związki zawodowe. Jednocześnie nie ufali propagandzie NRD i SED, która coraz bardziej lekceważąco pisała o Polakach i Solidarności. Podzielali pewną sympatię dla strajkujących, także dlatego, że ich warunki pracy i życia też nie były szczególnie dobre. Lepsze niż w Polsce, ale też nie takie, jakich by oczekiwali. Ta początkowa sympatia znacznie osłabła wiosną 81 roku. Były tego dwa główne powody. SED, a przede wszystkim Stasi, czyli Państwowa Służba Bezpieczeństwa, zwiększyły presję na tych, którzy wyrażali sympatię dla Solidarności, co powodowało, że stawało się to coraz bardziej niebezpieczne. Poza tym masowe strajki w Polsce stawały się dla wielu robotników w NRD coraz mniej zrozumiałe. Nie rozumiano, po co nadal strajkują, miano problemy z przeniesieniem tej sytuacji na własną sytuację życiową. Ale ważne jest, aby podkreślić, że społeczeństwo NRD w żadnym wypadku nie rozwinęło takiej antypatii do Solidarności, jaką miało kierownictwo SED. Kiedy słucham tego, co pan mówi, zastanawiam się, jak władzy NRD udawało się sprzedać społeczeństwu myślenie, że nie tylko wroga klasowego na Zachodzie, ale i braci na Wschodzie należy lepiej nie dotykać albo dotykać z ostrożnością. To przecież musiało być niesamowitym wyzwaniem. To war's auch, aber die Tak, było. Ale oczywiście propaganda SED rozróżniała również między Polską w ogóle, a jak to nazywano, elementami kontrrewolucyjnymi i można się domyślić, kto nim był. To była Solidarność, zwłaszcza związkowcy. Ton stał się ostrzejszy i chłodniejszy, a w 81 roku Polska Zjednoczona Partia Robotnicza była coraz bardziej krytykowana za to, że nie podjęła wystarczająco zdecydowanych działań przeciwko machinacjom kontrrewolucjonistów, co było w zgodzie z panującą w NRD narracją. A propaganda była wtedy już wręcz niepohamowana i bardzo antypolska. Posługiwano się niestety też stereotypem leniwych Polaków, którzy strajkują, a przecież należy pracować. I o to chciałam właśnie zapytać, jaką rolę odgrywały stereotypy w tej całej układance? Kim byli Polacy dla tych,
którzy wykorzystywali ich w konkretnym celu. Ich würde es nicht generalisieren, denn wir haben die 70er Jahre. Nie chcę tu generalizować. Lata 70. były dekadą, w której wymiana między NRD a Polską była bardzo intensywna. Istniały tysiące partnerstw, ponad 10 tysięcy wschodnio-niemiecko-polskich małżeństw. Miliony Niemców z NRD podróżowało do Polski i odwrotnie. Polacy do NRD przyjeżdżali jednak często na krócej. Rolę odgrywały tu też interesy ekonomiczne, czyli chęć zrobienia zakupów w NRD, co później prowadziło też do problemów, które są jednak normalne dla gospodarki planowej. Relacje były więc dobre. Sporo fanów chociażby jazzu jeździło z Niemiec do Polski, by pójść na koncert albo kupić płytę. Istniało więc zainteresowanie kulturą, była, można powiedzieć, moda na polską literaturę czy też podróże do Polski. Zachwycano się tamtejszymi krajobrazami i efektami programu inwestycyjnego Edwarda Gierka. To wszystko skończyło się w 1980 roku i wróciła mroczna strona, coś, co też istniało, czyli stereotyp leniwego Polaka, który nie chce pracować. Ale nie przeceniałbym tego. Propaganda SED częściowo próbowała wskrzesić ten stereotyp, ale nie można powiedzieć, że odniosła przy tym całościowy sukces. Propaganda teilen versuchte wachzurufen, aber es war nicht so, dass sie damit in Gänze erfolgreich war. NRD zamyka więc granice z Polską, o czym pan już wspomniał, ale jest też zdystansowana wobec na przykład perestrojki w ZSRR. Jak bardzo władzy w Berlinie Wschodnim zaszkodziła izolacja we własnym bloku? Tatsächlich muss man sagen, also mit dem Amtsantritt von Michał Gorbaczow 1985 und rzeczywiście trzeba powiedzieć, że wraz z dojściem do władzy Michała Gorbaczowa w 1985 roku i początkiem polityki głasnosti i pierestrojki, co nie dzieje się wprawdzie od razu, ale jednak dość szybko, zmiany zostają dostrzeżone w NRD i innych państwach bloku wschodniego. W NRD wiązano z tym wielkie nadzieje na reformy i otwarcie, zarówno w społeczeństwie, ale też, co ciekawe, wśród części członków SED. Ale władza, skupiona wokół Ericha Honeckera, traktowała to, mówiąc delikatnie, z rezerwą i odrzucała te zmiany. W rzeczywistości, jak pani sugerowała, NRD częściowo wprowadziła się w stan pewnej izolacji i straciła wpływy wśród państw bloku wschodniego. Podczas gdy Polska zyskiwała, co spowodowane było m.in. dobrą relacją Jaruzelskiego z Gorbaczowem, który traktował Polskę jako laboratorium do przeprowadzenia prób reform, które wraz z pierestrojką planował w ZSRR, ale Polska wiele spraw wyprzedzała, chociażby ze względu na solidarność. NRD była więc w izolacji, a Polska z niej wyszła. Ale w przypadku Polski izolacja była powiązana z wprowadzeniem stanu wojennego. W 82, 3, 4 roku Polska była izolowana, ale pod koniec lat 80., jeśli chodzi o politykę zagraniczną, udało się jej stanąć bardziej na własnych nogach, spróbować czegoś nowego. Aber gegen Ende der 80er Jahre konnten sich dann doch außenpolitisch etwas freischwimmen und ja, auch Neues versuchen. No, moglibyśmy jeszcze pewnie długo rozmawiać o relacjach między Polską a NRD, gdyby lata 80. nie obfitowały w inne wydarzenia, których no, nie chciałabym pominąć. Spójrzmy teraz na zachodnie Niemcy. Jeden z naszych słuchaczy pyta bowiem o to, czy wraz z przejęciem rządów przez koalicję Hadeków i FDP nastąpiło milczenie, jeśli chodzi o relacje RFN z Polską. Dopytuję, pisząc, że jeśli odbywały się wizyty w Polsce, no to raczej miały one prywatny charakter, a nie państwowy. Czy rzeczywiście na linii Bonn-Warszawa przeważała wtedy cisza? Ja, das könnte man so sagen. Wie schon erwähnt, można tak powiedzieć. Jak mówiłem, Warszawa znalazła się w izolacji. Nikt nie chciał spotykać się z generałem stanu wojennego Jaruzelskim. Był w pewnym sensie persona non grata przez kilka lat, co miało swoje powody. Zakazana była Solidarność, Polska była bardzo zadłużona. Na tyle, że rząd RFN, który w latach 70. udzielał rządowi Gierka wielu kredytów, był teraz
teraz bardzo powściągliwy. Gospodarka jako motor napędzający politykę zagraniczną już nie funkcjonowała. Pod tym względem było właściwie niewiele punktów stycznych. Niemiecki rząd starał się punktować w obszarach, powiedzmy, miękkiej polityki, polityka kulturalna, wymiana młodzieży. W połowie lat 80. chciano założyć zachodnio-niemiecko-polską organizację młodzieżową i Instytut Kultury w Warszawie lub w Krakowie, ale pojawiło się weto ze strony Berlina Wschodniego, który miał Instytut Kultury w Warszawie. Pod koniec lat 80. został zintensyfikowany program wymiany młodzieży między NRD a Polską. Na tym przykładzie widać wyraźnie, jak wielki wpływ miały relacje między dwoma niemieckimi państwami na relacje polsko-niemieckie. W połowie lat 80. jako szef SPD do Polski jedzie Willy Brandt. Dokładnie 15 lat po tym, jak podpisywał Układ Warszawski w 1970 roku i spotyka się z Jaruzelskim, opozycją katolicką, ale nie z Lechem Wałęsą. Skąd taka ostrożność? Willy Brandt został rzeczywiście w grudniu 1985 roku zaproszony do Warszawy. 15 lat po podpisaniu Układu Warszawskiego, a więc po tym przełomowym momencie dla zachodnio-niemiecko-polskich stosunków i de facto uznaniu granicy na Odrze i Nysie oraz nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. To było wielkie osiągnięcie Willego Brandta i tego, jako twórcy polityki wschodniej, nikt mu nie odbierze. Pojechał więc w 1985 roku do Warszawy i wcześniej nie było wiadomo, czy spotka się z Lechem Wałęsą, który był internowany, potem został zwolniony, ale od tego czasu mieszkał w Gdańsku jako osoba prywatna. Rządowi w Warszawie zależało na tym, by Wałęsa był tylko prywatnym obywatelem i żeby w miarę możliwości zagraniczni politycy go nie odwiedzali i postawiono taki warunek. Z drugiej strony wizyta Willego Brandta była w Warszawie na rękę, bo Brandt był przewodniczącym międzynarodówki socjalistycznej, był ceniony w polityce międzynarodowej. Ceniony również w Polsce ze względu na jego zasługi dla Europy Wschodniej. Cieszył się wysoką reputacją. Ale Willy Brandt rzeczywiście nie spotkał się z Lechem Wałęsą. Dlaczego? Najwyraźniej nie docenił pokojowej siły solidarności do zmiany społeczeństwa. Myślał, że tylko za pomocą polityki wschodniej, to jest zmiany od góry, z rządzącymi można cokolwiek osiągnąć, ale nie poprzez niekontrolowane, rewolucyjne, oddolne ruchy. On i inni czołowi socjaldemokraci byli bardzo nieufni i odnosili się z dystansem, którego Brandt nie był w stanie przezwyciężyć, przynajmniej do 1989 roku. W związku z tym do spotkania nie doszło. Spotkał się za to z Tadeuszem Mazowieckim i innymi przedstawicielami Klubu Inteligencji Katolickiej, ale to nie było adekwatnym zastępstwem. Ale jeśli mogę jeszcze krótko coś dodać, ważne jest to, że Brandt później samokrytycznie powiedział, że się pomylił, że popełnił błąd. Uważał, że ten ruch nie ma szans na powodzenie. Tak napisał później, a celem jego działalności politycznej we wschodniej Europie było pomóc ludziom. Był przekonany, że tę pomoc można lepiej zorganizować dzięki odgórnym kontaktom, a nie poprzez oddolne wsparcie. Przyznał, że to był błąd. Dlatego trzeba to zauważyć, że to przyznał. Nie każdy polityk zdobywa się na takie wyznanie. Przeskoczmy teraz do roku 1989, bo sprawy nabierają tempa. Już za chwilę NRD otwiera granice, no ale najpierw padają na konferencji z udziałem dziennikarzy 9 listopada 1989 roku, około godziny 19, te słowa z ust Günthera Szabowskiego, rzecznika prasowego SED. Według mojej wiedzy wchodzi to w życie od razu, bezzwłocznie. No, tego wieczoru upada oczywiście mur berliński, a Helmut Kohl i Hans-Dietrich Genscher, o czym może nie każdy wie, właśnie wtedy są w Polsce. Posłuchajmy, jak Genscher wspominał tę chwilę. Byłem z kanclerzem Helmutem Kohlem z oficjalną wizytą w Warszawie. Podczas kolacji usłyszeliśmy wiadomość o otwarciu muru. Jak można się domyślić, kolacja wydana przez polski rząd bardzo się skróciła.
bo usiedliśmy razem i zastanawialiśmy się, co to teraz oznacza. I przede wszystkim, że teraz musimy do Berlina. Nie mogłem spać przez całą noc. Niemiecka delegacja oczywiście przerywa wizytę i wraca do Niemiec. I wiem, że po stronie polskiej nie brakowało obaw, że to poniekąd ściągnie zainteresowanie z Polski na Niemcy, i że być może ta wizyta wcale już nie będzie kontynuowana, ale stało się inaczej, bo zaledwie 3 dni później, 12 listopada, świat obiegają zdjęcia obejmującego się Helmuta Kohla i Tadeusza Mazowieckiego podczas mszy pojednania w Krzyżowej. Jaką siłę oddziaływania, pana zdaniem, miało to ujęcie? Diese Versöhnungsgeste war schon wichtig, ob sie Ten gest pojednania był ważny. Wspomniała już pani o tym, że kilka dni wcześniej upadł mur. Sporo się wtedy działo. Uwaga skupiła się również na innych wydarzeniach. Dlatego mam wątpliwości, czy już wtedy, jesienią 89 roku, skupiła na sobie taką uwagę, ale dla stosunków polsko-niemieckich było to jednak ważne wydarzenie. Niezwykle symboliczne i w ważnym miejscu. Kohl i Mazowiecki spotkali się bowiem w Krzyżowej, w tym samym miejscu, w którym w czasach III Rzeszy spotykał się krąg z Krzyżowej, czyli grupa opozycyjna. Prawdopodobnie ta symbolika była nawet ważniejsza dla strony zachodnio-niemieckiej niż dla polskiej. W Krzyżowej doszło też do nieco zaskakujących rzeczy. Na msze pojednania przyszło wiele osób. Niemieccy górnoślązacy z Polski, na pewno kilkudziesięciu, może nawet kilkuset, pojechali do Krzyżowej i trzymali w rękach transparenty z napisem Helmut, jesteś naszym kanclerzem. Ich obecność była dla polskich obserwatorów czymś obcym, być może nawet odrażającym. Zostali zaskoczeni. Przez dziesięciolecia mówiono im, że w Polsce właściwie nie ma już Niemców, a nagle zobaczyli ich w telewizji, obywateli polskich z tym niemal prowokacyjnym transparentem. Udało się jednak dość dobrze wyjść z tej sytuacji, bo mniejszość niemiecka nie stała się problemem, piątą kolumną w Polsce. W kolejnych latach uzyskała możliwość reprezentacji w Sejmie. Ludzie ci angażowali się też na niwie lokalnej polityki. Ale było to czymś niecodziennym. Tadeusz Mazowiecki być może czuł się nieco nieswojo, kiedy widział te transparenty. Pamiętajmy, że w Warszawie rządził koalicyjny rząd. Mazowiecki miał jeszcze komunistycznego szefa MSW i szefa resortu obrony, a w MSZ cały aparat to byli dawni pracownicy. I dla nich to, co się stało w Krzyżowej, że nagle znowu niemiecki temat znalazł się na agendzie z niemiecką grupą ludności w Polsce, mogło być wyzwaniem z zakresu polityki bezpieczeństwa. Nie mogę dłużej dopytywać, bo nie chcę też pominąć jeszcze dwóch wydarzeń tej dekady, lat 80. Jednym z nich jest przemówienie prezydenta RFN Richarda von Weizsäckera w 1985 roku. Weizsäcker był pierwszym prezydentem RFN, który nazwał dzień 8 maja 1945 roku Dniem Wyzwolenia. Przemówienie to uchodzi za, można powiedzieć, kamień milowy, jeśli chodzi o rozprawianie się Niemiec z nazistowską przeszłością. Posłuchajmy krótkiego fragmentu. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache. Nie możemy dopatrywać się w końcu wojny przyczyny ucieczki, wypędzenia i zniewolenia. Leży ona w większym stopniu w jej początku. Leży ona w większym stopniu w jej początku i w początku tych rządów przemocy, które doprowadziły do wojny. Nie możemy oddzielać 8 maja 1945 roku od 30 stycznia 1933 roku. Jakie znaczenie to przemówienie miało dla relacji polsko-niemieckich? Das Besondere der Rede am 8. Mai war sicher die enge Verknüpfung mit dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft.
Wyjątkowe w tej mowie było z pewnością powiązanie tego, o czym mówił, z początkiem władzy nazistów, a także z atakiem na Polskę 1 września 1939 roku. Weizsäcker nazwał to Dniem Wyzwolenia, ale wyraźnie nie jako dzień świętowania i powiedział również, że Niemcy musiały zostać wyzwolone z zewnątrz, ponieważ nie były w stanie wyzwolić się, że tak powiem, własnymi siłami. Mówił w szczególności o żydowskich, rosyjskich i polskich ofiarach tej straszliwej II wojny światowej. Pod tym względem Richard von Weizsäcker próbował również budować mosty na wschód. Dziś pewnie moglibyśmy krytycznie dodać, że nie chodziło tylko o Rosję, ale też o Białorusinów czy Ukraińców, którzy ucierpieli w dużej liczbie, byli ofiarami II wojny światowej, musielibyśmy to dziś dodać, ale nie byli wówczas w centrum uwagi, podobnie jak nie znaleźli się w mowie Richarda von Weizsäckera. Przez to, że jasno nazwał powody II wojny światowej, czyli powodem były nazistowskie Niemcy, czego skutkiem były wypędzenia, bo o tym też mówił, to, że nazwał ten związek, było niebywale ważne i pokazywało dalekowzroczność Weizsäckera. Bo około 2000 roku mieliśmy dyskusję wokół Centrum Wypędzonych i wówczas brakowało kontekstualizacji i przyczynowości zdarzeń. Niektóre grupy, szczególnie Erika Steinbach, popierały tezę, że Niemcy zostali skrzywdzeni, tak jakby wypędzenia nie były niczym poprzedzone. To było nieprawdą i to podkreślił Weizsäcker już w 1985 roku i dlatego jego wystąpienie ma ogromne znaczenie dla Polski pod wieloma względami. 85 deutlich macht. Insofern ist dessen Rede in mehrfacher Hinsicht auch für Polen von enormer Bedeutung. Serdecznie dziękuję za tę niezmiernie ciekawą podróż przez tę dekadę, przez lata 80. No, zawsze po takiej rozmowie pozostaje jeszcze trochę niedosytu, bo za mało, za krótko. No ale niech to będzie taka zachęta, by szukać informacji o tamtych czasach. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. To ja dziękuję, że mogłem podzielić się wiedzą. Ja, meine Expertise dazu bieten. To był dr Burkhard Olszowski. Tak, bardzo ciekawa rozmowa, taka perspektywa i eksperta, i trochę insidera, osoby, która tę rzeczywistość i polską, i niemiecką świetnie potrafi oszacować i skomentować. Ale ty, Jacku, rozmawiałeś z Markiem Prawdą, który w latach 2006-2012 był ambasadorem Polski w Niemczech, potem stałym przedstawicielem Polski przy Unii Europejskiej. No i kiedy nagrywałeś tę rozmowę, jeszcze nie wiedzieliśmy, że przedstawiając twojego gościa, trzeba będzie zaktualizować jego życiorys. Tak, można powiedzieć, że pan Marek Prawda bardzo dyskretnie nie powiedział mi nawet off the record, że za kilka godzin zostanie wiceministrem spraw zagranicznych, że będzie pracował w MSZ-cie, jest doświadczonym dyplomatą, więc dla niego to jest po prostu powrót do gmachu i do dyplomacji polskiej. Ale ta rozmowa oczywiście nie dotyczyła tego, co dzieje się teraz w Polsce. Dotyczyła lat 80. i kontaktów polsko-niemieckich na różnych szczeblach, polsko-wschodnio-niemieckich i polsko-zachodnio-niemieckich, i także takiej perspektywy, można powiedzieć, makro, to znaczy relacji między szczególnie RFN a polską opozycją, choćby w kontekście tego, że socjaldemokraci, także sam Willy Brandt, pomnikowa postać historii niemieckiej i europejskiej, także dla nas Polaków niezwykle ważna postać, nie miała takiego ciepłego, można powiedzieć, takiego jednoznacznego stosunku do Solidarności. No i to także było z pewną goryczą, z takim rozczarowaniem, a można nawet powiedzieć, że i trochę zażenowaniem odbieranym w społeczeństwie, ale szczególnie wśród przywódców opozycyjnej Solidarności podziemnej, czy już wtedy, można powiedzieć, częściowo naziemnej, bo tacy przywódcy jak Lech Wałęsa byli odwiedzani przez polityków czy wybitne osobistości, którzy odważyli się do Polski przyjechać i pojechali do Gdańska. To oczywiście dzisiaj wydaje się trochę taka dyskusja, można powiedzieć, no, nad oczywistością, no jak to nie pojechać do Gdańska i nie spotkać się z Lechem Wałęsą, ale wtedy to był akt polityczny i rozmowy na temat ewentualnej podróży jakiegoś polityka zachodniego do Gdańska w ramach jego wizyty w Polsce, no, były bardzo, bardzo często burzliwe i to jest osobny, można powiedzieć, rozdział dyplomacji lat 80. Także bardzo ciekawa rozmowa z człowiekiem, który był
członkiem podziemnego ruchu Solidarności i w tym ruchu, można powiedzieć, był jednym ze specjalistów w sprawach polsko-niemieckich i był zarówno świetnie zorientowany w kontaktach i świetnie, można powiedzieć, usytuowany w kontaktach z niezależnymi środowiskami NRD-owskimi, jak i z różnymi środowiskami, czy politycznymi, czy społecznymi, czy dziennikarzami z zachodnich Niemiec. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry panu. Ja zapamiętałem lata 80. jako licealista interesujący się sprawami polsko-niemieckimi bardzo intensywnie, na ile można było oczywiście zdobywać różnego rodzaju informacje, bo to też nie było tak, że wszystko o sobie wiedzieliśmy na takim poziomie ogólnospołecznym, ale no, taką ze strony władz NRD bardzo intensywną wręcz kampanię, no taką poniżającą Polaków, że zamykamy granice NRD, bo Polacy wykupują towary, bo nie potrafią sami urządzić Polski, normalnie polskiej gospodarki. I to się pana zdaniem zakorzeniło jakoś trochę mimo wszystko w społeczeństwie NRD-owskim, taki strach przed wschodem, który się destabilizuje, który ten, no jako taki jednak porządek NRD-owski, jako taki dobrobyt nawet w porównaniu z Polską Ludową, no mogą zagrozić temu. Ten poziom jest zagrożony przez niestabilność. Do tego też oczywiście dochodziły te sygnały o możliwości interwencji armii NRD-owskiej, co też miało swój jakiś kontekst, prawda, polsko-niemiecki dosyć tragiczny miałoby. Doszedł nawet spór graniczny przez jakiś czas w końcu lat 80. Jak pan to z punktu widzenia wiedzy opozycji o tym, jak władze NRD bardzo są takim bastionem oporu przeciwko Solidarności w drugą stronę, to znaczy robią wszystko, żeby skompromitować ten ruch i go zablokować, a nawet stłamsić. Oczywiście to trafiało na podatny grunt. Myślę, że duża część społeczeństwa to po prostu kupowała. Ja pamiętam, że kiedy myśmy, ale to już 89 rok, zajmowali się uchodźcami z NRD, których mieliśmy 6 tysięcy w Warszawie. To był czas, kiedy myśmy właśnie stawali się społeczeństwem wolnym i nowy rząd miał być zaprzysiężony. I wtedy ja w imieniu Komitetu Obywatelskiego zajmowałem się tymi uchodźcami i potem czytałem w Neues Deutschland, że właśnie obywatele NRD przyjeżdżają w celach pokojowych, żeby być na urlopie w Polsce, ale agenci CIA ich zmuszają do pozostania w Polsce i tam się dzieje kontrrewolucja i będziemy musieli może interweniować i tak dalej. Więc to było całkowite zafałszowanie rzeczywistości i bardzo wielu ludzi w to jednak wierzyło. Ja powiem więcej. Nawet w częściowo niezależnych kręgach w NRD było takie nastawienie. A ci Polacy tylko strajkują, bo im się nie chce pracować. I to było takie wprost nawiązanie do uprzedzeń, ale w tych niezależnych środowiskach też takie trochę alibi, że ponieważ my nie mamy odwagi, żeby aktywnie się temu sprzeciwić, co mamy, no to łatwo takie sądy ferujemy, że ci Polacy właśnie strajkują dla zasady, a w ogóle nie są specjalnie robotni. I to to była ta trucizna, która działała. No ale życie bardzo szybko pokazało, że to ma krótkie nogi, więc ci znający Polskę, przedstawiciele tych środowisk, o których mówiłem, no oni grali pierwsze skrzypce w tych wszystkich nowych partiach NRD-owskich, które powstawały na przełomie roku 89-90, pierwsza połowa 90 roku, to jest ten czas, kiedy już po obaleniu muru, kiedy próbowali opowiadać te relacje polsko-niemieckie w sposób prawdziwy, to znaczy demaskować te łajdactwa, te kłamstwa władz. No ale to była ogólna tendencja, więc na pewno zachodziła taka, że tak powiem, reedukacja nas wszystkich. No myśmy uważali społeczeństwo NRD-owskie za takie społeczeństwo właśnie denuncjantów i twardogłowych komunistów. To była w pewnej części fasada, ale w dużej mierze no, zupełnie inne warunki były w tym kraju.
No i teraz oczywiście Solidarność, a Niemcy Zachodnie. W Polsce wybucha bunt społeczny. Jak Polska widzi reakcje zachodnio-niemieckie na takie niezwykłe wydarzenie i na tą pierwszą fazę pokojowej rewolucji? Tam jest rząd, który realizuje politykę otwarcia na wschód i rządzi SPD razem z Wolnymi Demokratami, a więc jest socjaldemokratyczny rząd. W Polsce rodzi się ruch związkowy. No ale chyba jest jednak, dzisiaj wiemy, że jest rozłam trochę, rozdźwięk. Jest sympatia społeczna, ale jednocześnie jest taka obawa w kręgach władzy, w RFN, że burzy się nieodpowiedzialnie trochę ład powojenny. Czy czuliście taką no, dwojakość pewnych reakcji na Solidarność? No oczywiście, byliśmy ogromnie rozczarowani wypowiedzią kanclerza Schmidta tuż po ogłoszeniu stanu wojennego, który z dużym zrozumieniem odnosił, z troską, ale i zrozumieniem odnosił się do tego, co się stało. To był okres takiej drugiej fazy polityki wschodniej, tej słynnej Ostpolitik, która jest taką tożsamościową polityką dla elit niemieckich, nie tylko SPD, ale głównie. I o ile pamiętamy tę Ostpolitik z lat 70. jako taką próbę wiercenia dziur w murze i stwarzania dla nas na przykład większych możliwości podróżowania i takiego łagodzenia rygorów życia w państwach komunistycznych. I to jest wielka zasługa Ostpolitik. To były te pierwsze układy z Polską, to były te próby właśnie takiego odprężenia politycznego i stwarzania społecznych możliwości. Tylko po tej pierwszej fazie Ostpolitik przyszło takie zafiksowanie się na Rosję. My to nazywaliśmy Russia First, taką linię niemieckich socjaldemokratów, ale nie tylko. Podporządkowywania całej polityki dobrym relacjom ze Związkiem Radzieckim i podtrzymywanie status quo. No, Związek Radziecki to lubił, bo to było właśnie cementowanie tego, co jest. I myśmy, ja trochę z przesadą to powiem, ale myśmy odbierali politykę rządu niemieckiego w sposób następujący. My w Niemczech ze względu na zachowanie pokoju zrezygnowaliśmy ze zjednoczenia Niemiec. Więc wy Polacy też możecie coś zrobić dla pokoju, mianowicie zrezygnujcie z wolności. Nikt tego tak oczywiście nie powiedział, ale dużo tego, co polityka niemiecka mówiła, to co się działo w Niemczech, myśmy właśnie tak odbierali. I pamiętam taki list z więzienia Adama Michnika, kiedy w latach 80. Willy Brandt przyjechał do Polski. Tak, to słynna wizyta, która została zapamiętana trochę inaczej niż ta z 70. roku, prawda? Tak, no więc Adam Michnik napisał, że panie Brandt, pan obiecał przyjechać tu i interesować się naszym losem, ale pan, Adam wtedy siedział, ale pan się pyta o nasz los tych, którzy nas pilnują, a nie nas. Powinien pan nas zapytać. To był taki wyraz rozczarowania do polityka, wobec którego przecież cała Polska ma bardzo wiele pozytywnych emocji i to się nie zmieniło, ale w tamtym momencie był to pewien problem. I pierwszym politykiem niemieckim, który zdecydował się spotkać z Lechem Wałęsą... Bo Brandt się nie spotkał, przypomnijmy naszym słuchaczom, że Willy Brandt, przyjeżdżając w latach 80. nie spotkał się z Lechem Wałęsą jako no jedna z pomnikowych postaci polityki europejskiej, jednak nie odważył się pojechać do Gdańska i Lecha Wałęsę zobaczyć, porozmawiać, co było bardzo wymowne niestety w takim negatywnym sensie. No tak, w 84 roku Hans-Dietrich Genscher, minister spraw zagranicznych, był zaproszony do Polski i jako warunek postawił spotkanie się z Lechem Wałęsą. I tego warunku nie spełniono, no to Genscher nie przyjechał. W 88 roku w styczniu doszło wreszcie do takiej wizyty. Genscher znów postawił warunek, żeby mógł się rozmowy spotkać z prywatną osobą, czyli z Lechem Wałęsą, tak? Lechem Wałęsą, ale elektryk Wałęsa nie dostał urlopu
bezpłatnego, o co wystąpił, żeby móc przyjechać do Warszawy na jeden dzień. No to Genscher powiedział, że nie przyjedzie jednak. I wtedy władze uległy. To już była trochę inna sytuacja, zaczęło się to wszystko sypać, więc Wałęsa spotkał się z Genscherem i Genscherowi to bardzo pamiętamy i bardzo cenimy, bo wówczas to było niezwykle ważne dla podtrzymania nadziei. Jak wiadomo, w 1988 roku jesienią już zaczynały się prace nad okrągłym stołem. Ale warto powiedzieć, że społeczeństwo zachodnio-niemieckie z ogromną sympatią, nadzieją przyjęło to, co się działo w Polsce. Wszyscy no właśnie, do tego chcę nawiązać, bo to jest, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to jest, bo mamy tutaj taką twardą realpolitik, rozumianą dwuznacznie w Polsce, ale na poziomie społecznym, to jest taki czas Polski, szczególnie w Niemczech Zachodnich. To są te słynne, legendarne paczki, ale też przyjmowanie tych, którzy zdołali uciec na Zachód. I ja też zapamiętałem, że w Polsce w jakiejś mierze coraz więcej ludzi zaczęło się na RFN orientować, podziwiać ten sukces gospodarczy, tę bliskość, a jednocześnie dobrobyt. Wiele osób chciało wyjechać, wiele osób wyjechało. Zaczęło się zupełnie inna dynamika społeczna z obydwu stron. Zgadza się pan z tym? Ja w stanie wojennym przyjeżdżała tutaj taka dziennikarka ze Sterna, Christa Kölblinger, która była Austriaczką, więc nie musiała mieć wizy. A wtedy władze nie wpuszczały dziennikarzy niemieckich, więc ona jako Austriaczka przyjechała incognito. Ja byłem jej tłumaczem i myśmy na początku lat 80. uczestniczyli 2 dni w pielgrzymce do Częstochowy. Pielgrzymki wówczas miały charakter polityczny też. Ale pamiętam, na takiej wielkiej przestrzeni odpoczywają pielgrzymi i ksiądz wówczas inicjuje modły za naszych sąsiadów w różnych krajów. Jak wymienił Niemcy, to huragan braw nie miał końca. Ta sympatia do Niemiec wówczas, bo wszyscy dostawali jakieś paczki albo wiedzieli o paczkach, które przychodzą. To była taka zupełnie naturalna reakcja ludzi, którzy zobaczyli, gdzie mają prawdziwych przyjaciół. No, to się działo naprawdę. Ja celowo mówię o tej pielgrzymce, bo ta dziennikarka przecierała oczy i mówi, co się dzieje, czy to taka miłość do Niemców w Polsce panuje, czy coś się wydarzyło. A po prostu ludzie mieli potrzebę takiego zademonstrowania swojej reakcji wobec szczucia z telewizji publicznej. Coś nam to przypomina. I ludzie tak cieszyli się, że mają tutaj taką łąkę, na której panuje wolność. I możemy mówić, co chcemy, inaczej. I tu nas nikt za to nie będzie krytykował. Więc czuło się tak, jakby każdy dostał megafon, żeby z niego wykrzyczeć swoją potrzebę wolności i niezgodę na manipulacje, szczucie i eskalację niedobrych takich emocji wobec sąsiada. Ja właśnie też znowu do tego chcę nawiązać, bo ja pamiętam 1 września 1984 roku, gdy jako pierwszoklasista pojawiłem się w liceum w Krakowie i w takim oficjalnym akademii uroczystości powitania nowego roku szkolnego pojawił się w wystąpieniach dyrektora od razu ten wątek: rewizjoniści zachodnio-niemieccy zagrażają wam, młodzi ludzie, nie możecie do tego dopuścić, że to jest taka, niedwuznacznie sugerowano wręcz sytuacja jak z lat 30., że tam zgłaszano pretensje wobec ziem polskich ze strony i III Rzeszy, ale i wcześniej oczywiście też Republiki Weimarskiej. No i teraz ten rewizjoniści wrócili. Pamiętam te słowa i to było jednym, nawiasem mówiąc, takim odwrotnym impulsem do zainteresowania się właśnie, a co właściwie się w Niemczech mówi, skoro propaganda tak mówi, to trzeba lepiej sprawdzić, co tam naprawdę się dzieje. Tak, tak. To była taka odtrutka na te ugarstwa, więc ja myślę, że to w tych naszych właśnie pana i moich wspomnieniach to tak się pojawia jako taka potrzeba właśnie reagowania i odreagowania tych nieskutecznych manipulacji. Panie ambasadorze, to na koniec chciałem zapytać jeszcze nie o rok 89, bo tutaj ta dynamika się zmieni, to będziemy pewnie z naszymi rozmówcami w podcaście jeszcze rozwijać, ale chciałem zapytać o lata 80 i czy państwo w opozycji, w Solidarności, mniej lub bardziej w podziemiu, czy nie w podziemiu, publicznie, w kościołach, czy zastanawiano się w ogóle wtedy w kręgach niezależnych w Polsce na
nad tym, co oficjalnie nazywano sprawą niemiecką, czyli istnieniem dwóch państw niemieckich, zamknięciem bramy brandenburskiej, istnieniem Berlina Zachodniego, stacjonowaniem ogromnych oddziałów z jednej strony Armii Czerwonej, z drugiej strony Armii Zachodnich, zwłaszcza amerykańskich. No, ten ład powojenny był oparty oczywiście o istnienie podziału Niemiec i wyjście z tego paradygmatu powojennego, czego domagała się Solidarność, oczywiście chodziło o pokojowe wyjście, no oznaczało też stawianie pytania o przyszłość Niemiec. Czy wtedy się w ogóle nad tym zastanawiano? Bo to implikowało natychmiast także stosunki polsko-niemieckie. Ale oczywiście ja pamiętam z 1978 roku bodajże takie pierwsze na piśmie, takie udokumentowane oświadczenie polskiego... Porozumienie niepodległościowe. Niepodległościowe, właśnie. Polskie Porozumienie Niepodległościowe już wtedy mówiło o prawie Niemiec do zjednoczenia i wtedy też argumentowano, że nie może być wolnej Polski bez zjednoczonych Niemiec. Ale to mogło być niepopularne też w społeczeństwie polskim, prawda? No, to było bardzo długo niepopularne, ale właśnie warto powiedzieć, że w klimacie tego języka porozumienia między niezależnymi środowiskami w obu krajach rodziły się takie dyskusje i takie wnioski. I potem w latach 80. wszyscy ci, którzy myśleli o tym, co będzie po, no do tego wracali. W 89 roku nawet w samych Niemczech to jeszcze było niepopularne, a już wówczas na przykład Bronisław Geremek mówił o konieczności zjednoczenia Niemiec i polskiego wsparcia dla przezwyciężenia tej nienaturalnej sytuacji jako warunku no, dla utworzenia państwa polskiego, które będzie się jednoczyło z Europą. Także to przecierało sobie drogę do większości, ale pamiętam jeszcze nawet w 89 roku takie zdecydowane ataki władzy komunistycznej wobec tych polityków opozycji, którzy mieli odwagę to powiedzieć. A nawet pamiętam dyskusję w czerwcu 89 roku, już po wyborach, kiedy kilku dziennikarzy polskich mówiło o zjednoczeniu Niemiec i sprzeciwił się temu jeden z niemieckich dziennikarzy, który mówił: wy Polacy, no chcecie robić Niemcom jakiś prezent, którego my nie chcemy. Po co mówić teraz o zjednoczeniu? To w ogóle nie jest realistyczne. Czyli no, wszyscy jesteśmy dzisiaj mądrzejsi, ale warto sobie uświadomić, że takie prawdy czy takie poglądy no, potrzebują czasu, tak jak to orędzie biskupów z 65 roku, które wyprzedzało swój czas i z tym słynnym apelem wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Przecież to wówczas w polskim społeczeństwie spotkało się z krytyką ogromnej większości, ale to oni mieli rację i potem polityka była dumna, że do tego nawiązała. Podobnie trochę chyba z tym właśnie przyznawaniem Niemcom prawa do zjednoczenia, które w pewnym czasie wydawało się herezją, a za chwilę odważną prognozą przyszłości. Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję. Gościem podcastu Deutsche Welle, wrogowie, sąsiedzi, sojusznicy był ambasador Marek Prawda. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. To była rozmowa z Markiem Prawdą. Niesamowicie ciekawa opowieść przeplatana no, tak wieloma anegdotami, bo to uważam jest niesamowicie cenne w tych naszych rozmowach, które tu w tym podcaście przedstawiamy, że wiele z tych osób ma nie tylko takie naukowe spojrzenie na ten okres, co oczywiście jest też niezwykle cenne, ale no, ma też takie insajderskie prawda, spojrzenie na sprawy. Pamięta anegdoty, jak ta anegdota, o której Marek Prawda opowiada z tą austriacką dziennikarką. Także no, świetnie przywoływać je, bo kto, jeśli nie te osoby, będą jeszcze o tym mówić. Także świetna, bardzo ciekawa rozmowa. No i w tym miejscu nie mogę inaczej, jak sięgnąć po narzędzie autoreklamy i polecić film, którego jestem współautorką. Film pod tytułem Uczcie się Polski. Opozycja w NRD i Solidarność, który dotyczy właśnie tego wątku zainteresowania wschodnio-niemieckich opozycjonistów Solidarnością i Polską.
Tam jest przytoczonych kilka historii, na przykład osób, które trafiły do więzienia za to, że okazywały sympatię Solidarności, rozpoczęły strajk głodowy w więzieniu w Cottbus. Jest tam też historia Rolanda Jana, który jeździł po Jenie na rowerze i solidaryzował się, Solidarność z Narodem Polskim, za co również został ukarany. Jest tam historia Tomasa Kretschmera i wielu innych osób, które sporo ryzykowały w latach 80., chcąc okazać solidarność z Polakami, z polską solidarnością, także ten film serdecznie polecam. Ale polecić chciałabym też cykl Czas Solidarności. To był wspólny multimedialny projekt Deutsche Welle i Newsweeka, w którym przypominaliśmy atmosferę sierpnia 80 i tego, co po nim nastąpiło. Ja w ogóle uważam, że ta opowieść o latach 80. nadal nie jest do końca opowiedziana, bo choćby środowiska opozycyjne w Niemczech Zachodnich, w samych Niemczech Zachodnich czy w Berlinie Zachodnim, różnego rodzaju pisma, akcja przerzucania tak zwanej bibuły, czyli wyjętych spod kontroli cenzury pism do Polski właśnie przez Republikę Federalną Niemiec, środowisko Wolnej Europy w Monachium. Rozmawiamy w Deutsche Welle, a więc całe to środowisko redakcji polskiej Deutsche Welle wówczas, no i te idące w tysiące jednak wyjazdy Polaków, czy do pracy, czy do rodziny, zostawanie legalnie, nielegalnie w Niemczech, to wszystko jest, moim zdaniem, czeka dalej na jakieś ciekawe reportażowe podejście, na jakieś zgłębianie się, bo to był tak wielowarstwowy proces intensywnych kontaktów, moim zdaniem trochę taki, przeszliśmy do porządku dziennego, albo za dużo się działo w latach 90., ale nadal jestem ciekaw tych opowieści o ludziach, którzy na przykład znaleźli się w Republice Federalnej Niemiec i zaczęli działalność w różnych ośrodkach emigracyjnych. No ale to na przyszłość. A na dzisiaj nasz podcast Wrogowie, Sąsiedzi i Sojusznicy można znaleźć na stronie Deutsche Welle, na kanale YouTube, na Onet Audio, na kanale Spotify i Apple Podcast. Kończymy na dziś. Z Krakowa Jacek Stawiski. A z Berlina Magdalena Gwoźdź-Palokat. Wrogowie. Sąsiedzi. Proszę o przypatrzenie. Sojusznicy. Polacy i Niemcy po II wojnie światowej. Podcast Deutsche Welle.